Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Borderlands 2. Niedługo już będzie pre-sequel, znaczy wy jeszcze będziecie mieli dwójkę, a my już skończymy trójkę. Odmieni, weźmiemy questy tam. Ej, wiesz, jaka to snajperka, którą kopłeś z tych maszyn z zarąbista? Ogólnie to grałeś przed odcinkiem na maszynach. No, to chyba była moja snajperka ogólnie, bo... To już jest moja. Albo to... Nie, miałem lepszą chyba nawet. To ja ci tej nie oddaję. Zarąbista. Idę po pizzę. Gdzie? Ale czekaj, bo nie zrozumiałem, czy ty wyjdziesz, czy nie? I ty się schować i zjeść pizzę. Ogólnie mam grę po pół niemiecku, nie, także... No, to masz gorzej, jeszcze tego nie zmieniłeś? No właśnie, nie chcę ci. Jakoś tak powiem ci, że nie przeszkadza mi jakoś. Aaaa. To trzeba jest po angielsku, więc... Ona znowu... co? Wezmę się powtórzę i powiem co? Powerful enough to destroy all life on Pandora. Whoever awakens it gets to control it. That sounds bad. Jakiś Volt, nie? Tak ogólnie... Który podobno jest największym, mógłby całe życie na Pandorze rozpieprzyć, a Jack nie chce otworzyć tego Volta, tylko chce go kontrolować. Jack's already got it. Aha, czyli... But if you've spoken to Tennis, she didn't vomit. Ha, czyli... Czekaj, nie. So I'm sure he's sleeping off last night's booze right now. You'll need to get a fire weapon to wake him up. Ogólnie gościu sobie jakiegoś tam szpiega wziął, co jest tak dobrze w szukaniu różnych rzeczy. Tam dowiadowanie się info, tak jak Piciu, więc pewnie jeszcze ten ma... Jak się nazywa? Kaca. I... Chyba przymknęlibyście oni, co? A tak w ogóle to klucz do Volta musi zostać naładowany Eridium, czyli im trochę jeszcze to zajmie, zanim oni to będą mogli zrobić, czyli im właśnie musimy... A czemu zmieniłeś questa? Czy ja zmieniłem questa? Bo robimy poboczny teraz przecież. Nie, no bo dobra. Ogólnie to... Chociaż tak, o, chociaż takie, ale takie co na przykład mają jak Claptrap, Talk to Claptrap, to weźmiemy, nie? Co nam daje quest? 79. Gdzie ty idziesz? Nie wiem. Idę, no ja idę robisz? Pogadać z Claptrapem. Aha. Okej. Do niego raz na rok można wbić, no co ty chcesz. Się jeszcze gdzieś tam biedny schował, siedzi. No, tylko żeby... No, może już go naprawili? Może już nie myśli na głos? Dalej tak już gada? You helped me reach sanctuary, minion, and for that you deserve a reward. I have a secret stash hidden very, very far away from where I currently am. In order to find it, you will have to perform a series of devious challenges. First, collect a few brown rocks for me. Then, defeat a badass... O kurwa! Weź parę dla mnie czar brązowych kamieni. Dance, dance, baby. Fajny stash, o kurde. Aha, że niby ma to bardzo, bardzo daleko od niego. Aha, puste, puste, puste. No? Nie się znalazłem. Pusto tam jest. O, a to jest ten magazyn. No, ale to pusto było. Jezu, co on nam chciał zrobić? Zbierz dla mnie 1000, nie, 100 000 coś tam kamieni, a potem zdańcz, tańcz. A to był troll, tak? No, to był troll ogólnie. Bo tak, nie wiem, żebyśmy... bo on nam gadał, że mam bardzo, bardzo daleko stąd schowany ten staż, nie?
Czyli inaczej można mówić zioło. Tak, jakby, tak to można by przetłumaczyć. I żeby znaleźć je, musisz właśnie zrobić te parę rzeczy. Znajdź dla mnie parę fajnych brązowych kamieni i jeszcze resztę tych główien. Mnie tylko te kamienie i to tań się spodobało, dlatego tylko to pamiętam. Mhm. Ale nie robimy main questa, co ty? A to jest main? Tak, main. Zobaczcie, mamy pobocznych do zrobienia. No wiem. Czekaj. W ogóle nie zróbmy tego. Co już wybrałem. Powracamy tego? Się. Ja bym wracamy zrobił. Się. Ja bym zrobił tego. A czemu tego? Ja nie chcę tego, bo tamto ma więcej tego i ma fajne takie. Niech ci będzie. Ej, ale on jest na drugiej stronie mapy w ogóle. Nie, w ogóle jeszcze gdzieś dalej jest. Czekaj. Do teleportera by się przydało. Jeszcze ci znowu będą próbowali nas zbić. I win. Co ty nie powiesz? Jak to już jest oni mają 7 level, a my mamy taki level i ich ledwo bijemy. Mam. Myślałem, że Rydium z niego wypadło. Weź ten samochód, co? No nie, będziemy pieszo szli przez całą mapę, co? Ale ty jedziesz własnym, okej? Okay? Śmieciu. Haha. I tak bym się przecież tam dostał. Jedź, teraz skręć. Teraz skręć. Skąd powiedziałeś, żeby w to skręcić? Może mam lampę. Skręć! Tędy nie dojedziesz. Właśnie tam. Jezu, do tyłu musisz. Muszę przeskoczyć, widzę co mam zrobić. Nie! Przeskoczenie ci nic nie da, zobacz na mapę. Aha, dobra, tu jest wejście. A, tu jest wejście. Ja myślałem, że tylko się odda od innej. Co jakiś czas mi kurde pokazuje, że mam działko do rozwalenia jakieś. MK1. Fajnie, ja ich klepę z tego, no. Trochę mocno. Ja też, po 99. Tak, to ja ich po 130 tylko. Czekaj, mamy tego zależy bolta, którego. Nie? Zależy którego jednego. Bola? Już na bolu byś grał, co? Co? Ja nie powiem, który grał na bolu. Dłużej niż ja. Dłużej niż ja. No co też grałem, żeby się pobawić chwilę. No, zabawa z tym była okej. No, to tak co bije, to co chwilę. No bo mnie biją tak mocno. No mnie też muszę się coś, coś tam opuścił. Pick up echo. O, zabiłem ci go. Fuck. Ile tych pachiny tu powypadało? Biorę. Też jak podnosi ten syf. Locate Paris echo. Mamy znaleźć. No. Ja już wiem, gdzie ona pewnie jest. Czekaj, muszę zmienić mój ekwipunek. Pod lodem. Nie możemy pod lód wejść. Na loader boty coś ten levelwer był lepszy. Teraz jest bardziej lewy. Ja sobie zaraz mój sprawdzę. Czy na razie dostrzelam z tej snajperki, bo zabijam ich na dwa hity z niej. Także okej. No jak tak ogólnie bym powiedział, że gdzieś tutaj to gdzieś musi być. Wiesz co, zabiłem gościa z... Wstałem mu przed ryjem i go zabiłem, no. I dostałem badass ranka longshot. O, Eridium. Eridium? O, 12 już, nice. No. Masz lepszą tarczę. No echo mamy tu znaleźć. A gdzie ona jest? Otwieraj wszystkie skrzynki, pewnie znajdziesz zaraz. Albo pod nami Nesko gra strollowała. Albo nad nami. No, o, już wiem. Znalazłem. Rozwaliłem tym kotwicą. Czekaj. Co ci kupi to kotwicy to było? To było idealnie tutaj, gdzie strzeliłem. Szczerze. Okej. Chodź do tego samochodu. Teraz ty prowadzisz? Ja. Nie
switch seats. O, myślałem, że się nie chcesz zmienić, bym wyszedł i se wsiadł do samego tyłu. Byśmy czekali na Rolanda, aż do nas wejdzie. Aż Roland do nas będzie kierował. Super. Ja to jednak prowadzę perfekcyjnie. No. Lepiej niż ja. Samochody. Nie no, prowadziłeś samochód w Ralu? No, prowadziłem już. I? Na prostej, ale prowadziłem. No i nie jedzie. Na prostej, bo skręcać się umie. Nie. No nie wiem. Jak na razie, no nie a, wiem. Automat się... czy... Nie, nie automat. No to tak samo jak ja. Jak ja widziałem, jak moja mama... Plus tu skate platform racing... Co? Jak moja mama jechała automatem, to mi się niedobrze robiło. Aha. To jak ona próbowała biegi wrzucać. Co? Automatycznie nie próbowała wrzucać. Całe życie na manuale jeździ. No, tak nie jest, jest. Tak? Dobra, ja wypieprzę to. No. Czekaj, co mam zrobić? No, już znalazłem. A ja se strzelam do raku. Ja strzelam do raku. I was out hunting and found some of that iridium stuff and one of those weird worshipper guys sees me and I chase him down and grab him and he just... Liquefied? A on zrobił coś takiego. To było zajebiste. Wyruchał mnie. A jak się prowadzi na dzielnicy. Why call me out here and increase the risk of Hyperion finding out you're still working with the Crimson Raiders? Jak się masz? Nie miałem co powiedzieć. Jak się masz? Kusia, jedź szybciej, bo... Ale nie wiem właśnie, gdzie mam jechać. Ja tak ogólnie jechałem po już paręnaście razy. I to no po ulicach po ulicach normalnych, gdzie nie powinienem. No, jeszcze go. No i powiem, że tak łatwo się nawet prowadzi, tylko ja mam problemy nieraz z sprzęgłem takim trochę, ale ze startem, nie? Bo ten golfik, który jechałem, on ma za głęboko sprzęgło według mnie. No widzę, że jechać w którym? Trójką. Tak samo. I just got here. Ty się weź po mnie przyjedź. Golfem? No. Powiedz już, że to są nasze golfy. Weź tu do mnie przyjedź. Odbierz mnie z tego miejsca, dobra? Czekaj, bo ja tu się strzelam. Nie strzelaj się. Ej, nasz samochód nie żyje. Ma 60 HP. Przyjdź po mnie. Dobra, jest. Ale ja tutaj jestem. Ej, ja ci pokażę zaraz, gdzie ty jesteś. Ej, ale ja tutaj jestem, nie tam gdzieś na ziemi. Weź tak, podjedź pode mnie, żebym miał skoczyć na samochód. Demi. Czekaj, ja chcę zobaczyć, jak do samego tyłu wchodzę. Ech, do tyłu tak średnio. Weź, daj się przesiąść. Nie. Szedłem. A mnie trochę nie mnie golfem. Mój golfik ładny. Dobra, jestem. I'm back. Roadkill. Jezu, ja się dziwię, czemu tu jest Roadkill. Roadkill to ogólnie na YouTube goście dwóch nagrywają i na przykład biorą samochód z łomowiska, który nie ma hamulców, ledwo co odpala. No i co oni oczywiście muszą zrobić? Pierwsze co kupują to całe wyposażenie, żeby zainstalować nitro do niego, a obok tego, jak to się nazywa, z łomowiska akurat było ten, jak to się nazywa, że można się przejechać na ćwierć mili samochodem, prosto. Z czego, że samochód nie miał, praktycznie ledwo odpalał i nie miał hamulców. Nitro muszą mieć. Gdzie mój samochód? Obejrzę co.
No ci wyśla. Zrobili już chyba 37 odcinków. To nieźle się mają. No, tylko teraz już tak coraz gorzej, jest takie mech. Powiem, że wcześniejsze to było, że na przykład wzięli jakiś samochód, mieli limit pieniędzy do wydania i tam gdzieś jechali, nie? A teraz wezmą jakiś samochód, zrobią i tam gdzieś nawet jadą, a jak nie zdążą go zrobić, to go porzucą w ogóle. Jest jakby, powiem ci, gorszy od tamtych starszych odcinków. Jak ci chcesz, to ci wyślę całą playlistę do tego. Dobra, 15 minut nagrywamy już. Lily. Thanks. The less Hyperion knows about me, the better. You didn't know. Hej, mam głowę nową. Hej, idę sobie założyć głowę. Idę sobie założyć głowę. Gdzie mam głowę? Gdzie ja mogę sobie głowę zainstalować? Gdzie ja mam? O! I tego klaptrapa słychać przez pół mapy. Mam czy nie mam nowej głowy? To chyba nie była głowa. Ja mam, ale mi się nie podoba. Zauważ, jaką mam. Jaki łeb dziwny. Ja nie, to chyba nie mam. Czekaj, to już widziałem wcześniej. A nie, bo ja muszę to pierw włączyć sobie. Jaki agent. O, head unlocked, głowę odblokowałem. Czekaj, głowa moja nowa. Punk. Nie podoba mi się. Zaszkumiałam. O, czemu płakałaś? Co, nie dał ci chuja? Zostaw tu na razie tą głowę. Zostaw tamtą. Nie, ta, musi być. Zostaw tamtą na chwilę chociaż. Dlaczego przestraszyłeś? Jak to się zrobić? On fajnie rozmawia. Ej, źle, że po 230, a nie zabijam po 230. Nice to meet you. Wiesz, jak on gada? Kiss me. Zabrałeś to? Bald Hunter! And they say I'm insane! Ale słuchaj tego. Czekaj. Cicho. Chodź tu. Nie. Ja się go boję. To nie usłyszysz. Like bo on się jąka, nie? Ale ma jedno takie powiedzenie blablabla. Wyłącz to radio, jakie zepsute. Ten idzie na ruletce grać, a nie, myślałem, że już na ruletce idzie grać. Co? Ale shotgun. Ale shotgun, kupuję. Sprzedaję. Sprzedaję. Co? Dobijmy 15 levela, dopiero main narukmy. Czekaj, ja sobie kupiłem pierw coś takiego jak shotgun, który jest jak mój stary shotgun, tylko ma 50 damage razy 13. Jestem Roland i mam inny. Ten go prze... I ten go wziął... zatrzymał przed gnaniem. A i czemu ja mam jednego takiego skilla, nie? Znaczy, mam skina jedno... dla ciebie. Mam ej, skina ale dla ciebie. Ja mam... Na ruletkach. Dobra, ale wiesz co? Ja ogólnie oglądałem, że przez tego class moda, co mam, dodaję sobie szybszy ten... Tu? No, wiesz go. Hej, idę się przebrać. Czekaj, bo pierw go zaaktywuję, żeby potem nie było. A to był class mod, a nie, to skin, dobra. Dobra, wydam trochę hajs tutaj. No, czemu nie? Przecież mamy hajs. Przecież nam hajs niepotrzebny, my te broni znajdujemy. Nie? O! To jest fajne. Jeszcze z tym hełmem nowym mam, patrz jak przejebiście. Ło kuźwa. Jak on chciał sprzedać, co ma 500. No, to ja mam 1700. Ej, przygotuj się na to. Tadaa. Ej, zobacz shotgun. Oj, fajny. Zobacz shotguna. Zobacz tego shotguna. Mój jest lepszy. 60 razy 5. Czekaj. Mi się podoba.
Dobra, ten jest lepszy od mojego. A jest taki sam jak mój stary, chyba. Dobra, czekaj, bo ja tutaj badam dalej, dropię. Ten cały czas z jednej i z drugiej. 1900! Wiesz, ja tu zakładam tą bazówkę 1900. Daj mi tamtą. Już ci daję. Ta muzyczka. Dyn, 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 dyn. Zauważyłem, że jeszcze raz nie razem granatem nie dostałem. Tu leży. I won't die here. O kurde, podziedziesz mi. Czekaj siebie, jeszcze zabija. No weź, podnieś mnie. Pieniądze mam, tu 62 dolary wygrałem. Też dostałem, nie ma się. Dobra, weź teraz ty trochę w maszynę poinwestuj. Czekaj, bo cię zrewajwować nie mogłem. Prawie się skończyło i się nagle przestało. Zagatwinę. Tak, tylko że ją granatem nie dostał, ja już stąd idę. Uuu, jak się wypinasz. Masz niebieskie majtki. Ej, ale zobacz na mojego skina. Snajperka fajnie. Jaka fajna, zobacz co ją. Widzę nią miejsca, zobacz. Ej, ale się wyrzuć może co fajnie. Są tu handsudżaki w ogóle? Dostałem taka... granatem. Ciekawe. Pierwszy raz dostałem granatem. Chcesz tą snajperkę? Pokaż. Czekaj, wyrzucę tą, co mam, bo ona chyba jest gorsza. Zobaczymy, która jest lepsza. 202, 200. Nie, moja ma plus 106. Ej, moja ma plus 180 do crit chance. Widzisz ten karabin? Ja mam taki sam, tylko troszkę słabszy. Także możesz go wziąć. Chcesz go? Bierz go. Karabin mówisz, że to jest? Tak, to jest karabin. Czekaj, to ja wezmę... Taki nie szybszy, ale karabin, fajnie. Ebe, tu mam snajperkę, taką kijowodność. Ej, czekaj, zobaczymy za ile cię wyhiluję, jak strzelę w ciebie z bazuki. za... Full HP na pewno ci zregenerowałbym. Nie. Prawie pół full, czekaj, muszę sobie, zamiast, kurde, co ja zrobiłem, tu sobie wymienię na ten pistolet, co mówiłeś, czy co to jest, karabin, a to jest fajne nawet, fam. I te bronie takie, co leżą, i coś sprzedać, żeby pieniądze zarobić, ja zaraz nie będę miał pieniędzy, ty będziesz w ruletkę się bawił. No właśnie, zainwestujmy wszystko, co mam w ruletkę, bo jak widzisz, bazukę nie ja znalazłem. No, czekaj, ja biorę broń. Biorę broń, żeby tylko oczyścić ruletki. I spieszę. Jak będą jakieś tłumy typów, a ja będę z tej bazu... Wyobrażam sobie. Nic nie wygrałem i chyba nic nie wygrałem. Nie mogę, nie mam wystarczająco pieniędzy na to. Już? Nic nie wygrałem, no. No ja mam tylko 2000. Czekam, ja mam nowego skina, no 300 za jeden ten, za jeden realon. Czyli jak przebiorę się, bo nowy skin mam. Ja mam fajnego skina, mi się mój skin ogólnie podoba. Patrzysz na niego, taki fajny ta głowa jego. Ogólnie to teraz zauważyłem, że można w ogóle ruszać sobie tym całym ekranem. Jak całym ekranem? No jak wejdziesz w EQ, to możesz ruszać całym ekranem. Jak całym ekranem? Ja nie mogę. Klikasz myszką i na postać sobie ruszasz. No, lol. Czekaj, zobaczę co na jego stary w ogóle... Może nie stary. Da się to zrobić tak, żeby wchodzić od tyłu. No. Zobacz w ogóle jakiego dostałem skina. Zobacz. Też fajnego. O, tutaj się dopiero zbiera ten, że możesz więcej sobie ammo trzymać w czymś. Tak. Te kupuję tutaj. Granaty nie, na shotguna tak. Oj, od razu ci ammo daję. Do SMG. No i już nie mam Iridium. Ale sobie wykupiłem parę. Tokena sobie oddam. Fire rate stone. Zobacz, gdzie ja mam przebierać? A, dobra, to ja sobie pójdę na razie porelorować. Aha, to będę miał tego pejścia. Porelorować, punk. No. Ale... Nie. Ci powiem, że... Że...
ta, co teraz mam założoną głowę, najlepiej pasuje z tym skinem. Ej, ale poszlibyśmy gdzie indziej, bo my tak zauważyłem, jednego questa zrobiliśmy i siedzimy w tej ruletce. Stary, 4 eridium! Ile? Dostałeś to eridium? 8. 8 eridium. Nieźle poleciało. A nic, idę kupić coś. Idę kupić coś. Fuck, myślałem, że kolejny leci eridium. No, to, ten odcinek to jest ogólnie taki odcinek, w którym sobie tylko ekwipujemy. No. Ogarniamy eku. Głównie. I tyle. Dobra. Skin my to już skończ... Skin? O. No. Full, mamy kumu. Czekaj, muszę coś wyrzucić. To SMG wyrzucę. Ekwipuję swojego tego. Ja to SMG biorę od ciebie. Yo, nie masz. Nie. Zostaw mnie. Are ready? Dzięki. Hold it together. Ale to ma tego. Czemu ty z tego nie strzelałeś do nich? Strzelałem. Tylko ja... Ej, ja już mam tego skina. Faldo stick, ja już go mam. Swoją go wsiąłem. No, czekaj, idę do sklepu jakiegoś, widać pieniędzy. Dobra, jeżeli się podobało, komentujcie, subskrybujcie, raz lajkujcie i trzymajcie się, bye bye.